To jest absolutnie niebywale ciężka robota. I wiesz, przyznać się, że zostałeś skrzywdzonym i jeszcze to leczyć. Bo ja w pierwszej kolejności no, muszę to rozgrzebać. Nie, więc ten dzieciak musi mi pokazać swój najczulszy brzuszek i ja tam po prostu muszę to wszystko wywalić, więc wtedy te objawy jeszcze bardziej nasilają na siłę. Więc tak, no, te dziewczynki, szczególnie dziewczynki, no bo też jest coś takiego, nie, o czym już kiedyś chyba mówiłam, że trochę inaczej traktujemy chłopców, którzy przeżyją traumę, a trochę inaczej dziewczynki, że mamy większą uważność, większą wrażliwość na te dziewczynki, a na chłopka, dobra, okej, okay, poradzi sobie, to chłopak. Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku programu Bez Farbowania i bardzo Was proszę i zachęcam do subskrybowania i do patronowania mojemu kanałowi na portalu Patronite. Możecie mnie wspierać finansowo i bardzo gorąco o to proszę, zarówno na portalu Patronite, jak i na YouTubie, żeby ten kanał mógł się rozwijać, żebym mogła nagrywać dla Was jak najwięcej odcinków i żeby docierał do jak największej liczby osób, bo bardzo zależy mi na tym, żeby ta wiedza o zdrowiu psychicznym szerzyła się jak najbardziej, bo coraz bardziej, strasznie dużo bardziej mówię w tym wstępie, coraz bardziej potrzebujemy tej wiedzy, tej opieki i tych rozmów. Takie mam wrażenie też czytając Wasze wiadomości, Wasze komentarze. Myślę, że dzisiejszy odcinek i dzisiejszy temat, który poruszymy w Bezfarbowania, jest ważnym, trudnym, bolesnym i trochę przemilczanym tematem, bo niełatwo jest rozmawiać o traumie, a szczególnie o traumie u dziecka. Trauma u Twojego dziecka to jest książka, którą wydało wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozpoznaj objawy i wspieraj w powrocie do zdrowia. To jest książka, która mówi o tym, czym jest trauma u dziecka, jak ją rozpoznać i jaka jest rola rodzica w wychodzeniu z traumy. Magdalena Halicka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, psychotraumatolożka. Cześć, dzień dobry. Cześć, Gosiu. Zrobiłam notatki, jestem przygotowana, okay. bo jak jest taki ważny, poważny temat, to nie chciałabym niczego pominąć i chciałabym to tak ułożyć bardzo edukacyjnie, ale też się nie spinajmy, bo ja wiesz, albo wejdę w te notatki i zacznę absolutnie szaleć, ale jeżeli byłoby coś, co bym pominęła w tym ważnym temacie, to śmiało wrzucamy. Od takiego najprostszego pytania i zagadnienia chciałam zacząć, ale myślę, że to cały czas nie jest takie do końca jasne i oczywiste dla osób, które interesują się psychoterapią, interesują się zdrowiem psychicznym. Czym jest trauma? Definicja traumy tak naprawdę taka, którą my psychoterapeuci czy psychiatrzy jakoś używamy, że to jest absolutnie ogromny kryzys mózgu, nie? Że to jest taka sytuacja, w której ten kryzys dotyczy i naszych biologicznych aspektów, i społecznych, emocjonalnych. Czyli musi się wydarzyć coś bardzo, bardzo stresogennego dla mózgu, żeby w mózgu doszło do związania tej traumy, tak jakby, tak? Czyli mózg po prostu przeładowany kortyzolem nie jest w stanie tego, wiesz, przyjąć jako takie normalne wydarzenie. Więc to chyba tak najprościej może o tym powiedzieć. A zauważasz taki spór nawet wśród, no nie wiem, terapeutów, w ogóle w środowisku o to, czym jest trauma, czy ona może być transgeneracyjna, czy jest, czy nie jest, czym jest trauma złożona. I to, że niestety w świecie sociali, ale też w ogóle w świecie, to słowo trauma jest teraz odmieniane przez wszystkie przypadki i no, brzydko mówiąc, ja mówię brzydko mówiąc, wycieramy sobie gębę taką, wiesz, słowem, mam traumę po czymś. Tak, no, to jest takie umniejszanie, absolutnie, nie? Jest, wiesz, absolutnie umniejszone, ale przede wszystkim jest nadużywane. Wszystko jest teraz traumą. I to się stało trochę taką wycieraczką, nie? Że cokolwiek by się nie wydarzyło w życiu, trauma. A nie wiem, jakikolwiek wypadek, cokolwiek, trauma.
Nie, a nikt tak naprawdę nie zastanawia się, że ta trauma jest takim pojęciem bardzo delikatnym, bardzo specyficznym, szczególnie w tym ujęciu psychoterapeutycznym, nie? Że to są inne metody leczenia, inne sposoby, inne techniki leczenia, więc tak naprawdę nie możemy zaliczyć wszystkich rzeczy do każdego złego wydarzenia w naszym życiu do traumy. No bo tak nie jest, ale jednak rzeczywiście zgodzę się z tobą i w środowisku również mam wrażenie, że każdy nurt ma swoją ideę, nie? Na swój pomysł na tą traumę, na tą definicję traumy. No właśnie, bo powiedziałeś, że to są też inne metody leczenia w takiego rodzaju sytuacjach, ale no, czym się różni właśnie bardzo przykra, straszna sytuacja w życiu od wydarzenia, które może doprowadzić tak, do zjawiska, jakim jest trauma? To musi być to zalanie tym kortyzolem. Jak się to rozróżnia? To zależy od pacjenta tak naprawdę, okay. Nie? Czyli od tego, jaką on ma odporność psychiczną, jak on to trawi, jakie są objawy po tym wydarzeniu, czy on się czuje okej, czy się nie czuje okej i jak długo to trwa od tego wydarzenia, więc tych zmiennych jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo każdy ma z nas od zupełnie inną odporność psychiczną. Więc jakbyśmy spojrzeli sobie, wiesz, na nastolatków, z którymi ja pracuję, no to oni mają zupełnie inną odporność, aniżeli, nie wiem, ja w wieku 35 lat. I wydaje mi się, że to jest trochę tak, że w zależności od przypadku i od objawów danego przypadku możemy to diagnozować, czy to jest na przykład, nie wiem, zespół stresu pourazowego, czy to jest właśnie trauma złożona, jak mówiłaś, co to tak naprawdę jest. A jakie najczęstsze wydarzenia z twojego doświadczenia pracy jako psychotraumatolożki zaliczyłabyś do tych, które można no, zakwalifikować jako traumy? Jest jakaś taka powtarzalność, jest coś głównego jednak, co się najbardziej powtarza? Z mojego gabinetu to przede wszystkim gwałt. Gwałt, molestowanie seksualne, porwania rodzicielskie. Przemoc rówieśnicza, to chyba takie, wiesz, czołowe. Czyli ale coś, gwałt idzie pro mnie, niestety. Rozumiem, czyli coś, co tak nam się kojarzy z traumą, czyli no, zagrożenie życia, zdrowia, wypadek komunikacyjny, wojna i tak dalej, bo z tym kojarzymy traumę, to wcale nie musi być to. Nie musi być absolutnie to. Ale musi spełnić to wydarzenie, właśnie te kryteria zagrożenia zdrowia lub życia, żeby... Z pewnością, tak. Że to najczęściej jest definicja naszej traumy, nie? Że musi tam dojść do zagrożenia życia, bądź zagrożenia zdrowia. Musi być jakieś bardzo duże zagrożenie dla mózgu. A jakie jakieś nieoczywiste zdarzenia mogą spowodować traumę? To rzeczywiście zależy od odporności psychicznej danej osoby? Wiesz co, to zależy i od odporności psychicznej, od środowiska, w którym jest wychowywane, od rodziców. To zależy tak naprawdę od wielu, wielu kwestii, ale powtórz pytanie, bo zapomniałam. Jakie nieoczywiste? A nieoczywiste jakie? To wiesz co, z tych nieoczywistych to powiem ci, że na przykład rozstanie z partnerem do nastolatka. Dla dziecka zgubiony miś może być traumatyczne, nie? Co bardzo też lekceważą często rodzice, że kupimy nowego. Co może być jeszcze? Właśnie jakaś taka bardzo przykra sytuacja w szkole, nie wiem, na przykład wysilanie przez nauczycielkę, co też się bardzo często zdarza u moich pacjentów, że mają, wiesz, poza traumą mają na przykład lęk społeczny przez to, że właśnie nauczycielka sobie robiła z nich żarty. Czyli jedno zjawisko, jedno zdarzenie, jedna sytuacja może tak nam się... Jeśli chodzi o jednorazową traumę, to tak. Rozkokosić po prostu tak. W tym umyśle, że to ona prowadzi się... Ona musi po prostu trafić, wiesz, w ten punkt, nie? W ten jeden punkt. I jeżeli trafi, no to wtedy naturalnie się zmieniamy, nie? Bo mózg się zmienia. Hipokamp się zmienia. Nie? Ta część mózgu bardzo ważna przy traumie, więc tak naprawdę to musi trafić na bardzo, na dobre podłoże, w cudzysłowie rzecz jasna. Nie? A jakie negatywne doświadczenia z dzieciństwa mogą spowodować traumę? Bo powiedziałaś o doświadczeniach, które z którymi ty się spotykasz tak, w swoim gabinecie. To jest praca głównie z nastolatkami. Tak. A jakie wydarzenia takie z dzieciństwa mogą spowodować traumę? Oprócz molestowania seksualnego, oprócz na przykład bycia świadkiem przemocy domowej, dokładnie, bycia poddawanym przemocy fizycznej i tak dalej. Co może spowodować traumę? Trauma tak naprawdę może spowodować bycie świadkiem przemocy w domu. Trauma może spowodować choroba alkoholowa rodzica. Trauma może spowodować odepchnięcie od grupy społecznej, w której to dziecko się odnajdywało. Więc to są też takie rzeczy, które nie musisz brać konkretnie, wiesz, udziału w tym, ale jednak to powoduje, że ten mózg zupełnie inaczej to trawi.
A czy właśnie takie sytuacje powtarzające się, jak przemoc domowa, jak jeden z rodziców, albo oboje rodzice, uzależnieni od alkoholu, bądź leczący się na przykład na jakąś chorobę psychiczną, czy przemoc fizyczna, słowna, to doprowadza do tej traumy złożonej? Do tej złożonej, że ta trauma, że to wydarzenie stresogenne musi być wielokrotnie powtarzane. Jak jest wielokrotnie powtarzane, czyli dziecko wraca do domu alkoholowego i widzi tą matkę pijaną, ojca pijanego, nie? Bo to też jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie jest tylko przemoc ze strony mężczyzn, ojców, tylko matki też potrafią swoje. Musi być to taki element powtarzalny przez jakiś okres czasu. I wtedy mówimy o traumie złożonej. Czy trauma złożona różni się, być może to pytanie, jak już ja chcę je zadać, to mi się wydaje, że ono jest takie głupie. Ale czy trauma złożona różni się jakoś? Czy tam coś innego dzieje się przy traumie złożonej, a coś innego dzieje się przy właśnie takim jednorazowym, dajmy na to właśnie wypadek? Objawy są bardzo podobne, wiesz? Objawy są bardzo podobne, tylko dobrze skonstruowany wywiad może ci to rozróżnić. Czyli ten, kiedy przeprowadzasz wywiad pierwszy z pacjentem, czy tam z rodzicem pacjenta, nie? To tak naprawdę tylko to może w jakiś sposób to różnicować. O wywiad zaraz chciałam zapytać, jak to wygląda i wywiad, i to, jak co rodzic może zrobić, bo o tym też chciałabym porozmawiać, ale czym trauma w dzieciństwie może skutkować w życiu dorosłym, taka niezaopiekowana? Bo chyba zdarzają się też często niezaopiekowane traumy. Jak najbardziej, nie? Istnieje coś takiego jak wyparcie. Taki mechanizm pseudoobronny, który ma niby pomóc osobowości się nie rozpaść, który ma niby chronić, a tak naprawdę powoduje tylko tyle, że jest ta trauma jest spychana, ale wciąż daje objawy. I bardzo często ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że wiesz, to co się wydarzyło w dzieciństwie, nie wiem, ojciec, który mnie pobił w dzieciństwie, to wywołało taką straszną rzecz, że teraz mam na przykład depresję, albo teraz mam na przykład zaburzenia lękowe, czy też matka zaniedbywała mnie emocjonalnie w dzieciństwie, więc moje poczucie wartości leży i kwiczy. Bo zaniedbywanie w ogóle jest emocjonalne dziecka, jest ogromnym, ogromnym, wiesz... A co to jest zaniedbywanie emocjonalne? Zaniedbywanie emocjonalne dziecka jest nieodpowiadanie na jego potrzeby emocjonalne w okresie rozwojowym. Czyli to jest, jak dziecko się do ciebie zgłasza, nie wiem, na przykład z medalem, bo coś wygrało, albo coś mu dobrze wyszło i ty na przykład mówisz, że nie masz czasu. Albo brak interakcji z tym dzieckiem, albo nieprzytulanie tego dziecka wtedy, kiedy ono potrzebuje tego przytulenia, czy też, nie wiem, dziecko ma gorszy dzień, to my to całkowicie lekceważymy, olewamy. Dziecko się zamyka w pokoju, wiesz, w tym swoim świecie, nie wiem, gier komputerowych i tak naprawdę nie wiemy, co się z nim dzieje, ale nawet nie chcemy wiedzieć często, co się z nim dzieje. Więc to jest raczej zaniedbywanie emocjonalne. No i to powoduje, że to poczucie wartości i wiara człowieka w samego siebie jest absolutnie niska. Czyli to zaniedbywanie emocjonalne jest takie, no można bardzo... To jest przemoc, Gosiu. Zaniedbywanie emocjonalne jest przemocą? Jest przemocą. Wydaje mi się, że ono może być, wiesz, ja tak sobie myślę teraz o historiach, o doświadczeniach rówieśników, moich, młodszych ludzi, starszych ludzi, no to wszyscy tak mieliśmy. Wszyscy byliśmy cholera zaniedbani emocjonalnie? Tak. Ale nie wszyscy mamy objawy traumy na przykład. Nie wszyscy też o nich mówimy głośno. Nie wszyscy też sobie zdajemy sprawę z tego, że to są objawy. Część osób myśli sobie absolutnie, że to jest, wiesz, ich osobowość, charakter. Ale to szczególnie będzie też widać, wiesz, w relacjach społecznych. W jaki sposób nawiązuje człowiek relacje, czy ufa ludziom w ogóle, czy mam przekonanie, że świat jest bezpieczny. Czy raczej, że świat jest zagrażającym miejscem, w którym niekoniecznie jest dla mnie miejsce. Więc tak na dobrą sprawę, i jak najbardziej wszyscy byliśmy zaniedbywani emocjonalnie. To skutkiem tego są te szeroko pojęte problemy społeczne. To jest takie, ja lubię te hasła, wiesz? Hasło system bardzo lubię. Tam można wrzucić wszystko. Wszystko. Problemy społeczne też można tam wrzucić bardzo wszystko. Tak, no takie problemy adaptacyjne i tak dalej, których, tak jak powiedziałeś, absolutnie nie łączymy z tym, że coś tam się wydarzyło w dzieciństwie. Po prostu idziemy sobie przez życie. Nie zastanawiamy się nawet, dlaczego podejmujemy takie wybory, a nie inne. Nie zastanawiamy się, dlaczego tak naprawdę do matki dzwonimy raz w miesiącu. Jakoś to leci. Nie? To takie felerne hasło, jakoś to będzie. No nie będzie.
Nie będzie, bo my swoim zachowaniem jako rodzice przekażemy również naszym dzieciom pewien, wiesz, schemat zachowań. No i to pójdzie dalej. A najczęściej to, przepraszam, tylko dokończę, to najczęściej, wiesz, to jest, to dziecko ma najwięcej odwagi w tym, żeby pójść na psychoterapię i powiedzieć, że ona nie chce tak żyć. Dziecko ma więcej odwagi? Tak. Niż rodzic? Zdecydowanie. To jest dla mnie większe zaskoczenie mojej pracy, pracuję prawie 10 lat już w zawodzie i to dziecko tak naprawdę zgłasza się z objawami, a potem okazuje się, że tak naprawdę, wiesz, to system śmierdzi. Że to dziecko ma objawy podtrzymywane przez system. Bo na przykład mama jest jakaś, nie? Albo nie wiem, rodzice się rozwiedli i matka, nie wiem, nie pozwala dziecku spotykać się z ojcem. I jest zdziwiona, dlaczego dziecko nie wstaje z łóżka trzeci tydzień, czwarty, piąty. A to już podchodzi pod depresję, czy to jest właśnie objaw traumy? Znaczy, że trauma... Depresja jest objawem traumy. Okej, okay, trauma może skutkować depresją. Tak. Depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości. Jak najbardziej. Bo żeby pojawiło się zaburzenie osobowości, musi dojść do traumatycznej sytuacji w tym wieku rozwojowym, w dzieciństwie? Niekoniecznie, ale tak. Tak. Nasza osobowość startuje się do 25 roku życia, nie? I ten okres wczesnego dzieciństwa, czyli ten fundament, jest bardzo, bardzo ważny. Więc jak tam coś pójdzie nie tak, no to potem, jeżeli się tym nie zaopiekujemy terapeutycznie, no to z tych cech, załóżmy, nie wiem, zaburzeń osobowości, powstanie nam zaburzenie osobowości. No bo dopiero po 25 roku życia diagnozujemy zaburzenia osobowości. Chyba, że te cechy zaburzeń są tak mocno nasilone, tak jak ja w tym teraz mam pacjentkę lat prawie 19, która ma pełnoobjawowe, wiesz, zaburzenia osobowości typu borderline. Pełno. Czym jest to wyparcie, o którym mówiłaś, że może się zdarzyć wyparcie, bo tak sobie... To jest mechanizm, nie? Tak. Jak to działa? Jak to może być... Do jakiego stopnia to może być silne, że możemy wyprzeć i... Bo słyszałam takie historie, że ktoś nie pamięta traumatycznego wydarzenia z dzieciństwa, na przykład molestowania. Tak. No. To, że nie pamięta, to jeszcze, ale wiesz, trauma się zapisuje na dwa sposoby. Mhm. Albo zapisujemy ją emocjonalnie, czyli w trakcie wydarzenia zapisujemy ją tak w główce, że to nie pamiętamy przebiegu wydarzenia, ale pamiętamy, jak się podczas niego czuliśmy. Albo też zapisuje się w tej logicznej naszej części, tej półkuli, której to dochodzi do tego, że dziecko na przykład, no, na moich przykładach, nie? Że dziecko na przykład nie pamięta absolutnie, jak się czuło, totalne zamrożenie, ale pamięta gwałt krok po kroku, co się jak działo. I tak naprawdę dobrze przeprowadzona terapia, nie? Chociażby terapia MDR, która jest rewelacyjna w tym temacie, ona tak naprawdę scala te półkule. Nie? I dochodzi dzięki odpowiedniemu ruchowi gałek ocznych, dochodzi do absolutnego takiego scalenia, zakomodowania tego wydarzenia i ono już nie daje takich silnych objawów. A to, czy to się zapisze tak, czy tak, to jest taka trochę loteria. Trochę loteria, nie? No bo jeżeli to dziecko jest na przykład, nie wiem, podajmy przykład mojej pacjentki, która wracała ze szkoły muzycznej i została napadnięta i zgwałcona. Ona absolutnie jest odcięta od ciała. Była. Absolutnie odcięta od ciała, ale natomiast, wiesz, flashbacki, nawracające myśli natrętne, cały czas o tym zastanawianie się, wiesz, niezależnie od tego, co ona chciała robić, to zamykała oczy i to wszystko widziała. A może być tak, że to odcięcie i wyparcie byłoby tak mocne, że tych myśli by nie było? Że nie widziałaby tego? Znaczy, czy mózg jest w stanie, wiesz, aż tak po prostu sobie poradzić z tą sytuacją? Nie spotkałam się z tym. Okej. Okay. Nie da się aż tak wyciąć. Ja się z tym nie spotkałam. Czegoś takiego, żeby... Nawet jeżeli byśmy wycięli to wydarzenie, to w mojej opinii objawy i tak będą. I nie ustąpią. Bo psychika działa w ten sposób, że niezależnie od tego, jak bardzo to wypchniemy, to i tak tam jest. Jak emocje. Jeżeli my nie redukujemy, nie regulujemy emocji, no to one cały czas są w nas i cały czas gniją. I dokładnie tak samo jest z traumą. Ona cały czas jest, więc nawet można to, wiesz, zaleczyć, fajnie, fajnie, ale to jednak i tak nadal będzie dawało objawy. Jeśli nie teraz, na tej psychoterapii, to za jakiś czas. Czy wiek rozwojowy, wiek dziecka ma znaczenie i odgrywa rolę, jest czynnikiem ochronnym albo czynnikiem ryzyka w przypadku wystąpienia wydarzenia i ryzyka, że to się przemieni w traumę albo potem w PTSD? Raczej ryzyka. Raczej ryzyka. Nie oszukujmy się, jeżeli mamy już jakiś, wiesz, plecaczek doświadczeń, to też trochę inaczej rozumiemy świat nas otaczający. Też nastolatki o wiele szybciej przyjdą i powiedzą, że coś jest nie halo, że stała się jakaś krzywda, no bo taki trzylatek zgwałcony przez ojca nawet nie wie, że to był gwałt. On po prostu wie, że coś tu nie gra.
ale nie wie, co nie gra. I tak na dobrą sprawę te objawy dopiero potem mogą nastąpić. Bardzo często też się spotykałam u pacjentek, które były molestowane przez swojego rodzica, dziadka, kogokolwiek z rodziny, z czymś takim jak, Kosiu, ja myślałam, że w każdym domu tak jest. Bo dziecko myśli, że... Wszyscy to robią. Mhm. Że skoro mi to robią, to absolutnie wszyscy to robią. Więc tak na dobrą sprawę, dopiero wtedy, kiedy ona się styka z tym światem zewnętrznym i się okazuje, że no, to nie jest okej, to dopiero tak naprawdę mózg zaczyna przetwarzać tą traumę. I w ogóle patrzeć inaczej na tą sytuację. Czyli dopóki dziecku się wydaje, że wszędzie tak jest, to, tak. to jest jak rzecz normalna. Normalna. Normalna, no tak, cudzysłów tak, oczywiście, ale, ale wydaje się, że... Tak ma być. Mhm. Skoro tak jest w moim domu, to wszędzie tak jest, że dziadek dotyka miejsca intymne i w ogóle, nie? Czyli skoro jest przemoc fizyczna, psychiczna, albo skoro są awantury, to wszędzie tak jest? Raczej tak. Mhm. A wszyscy jest... piją, nie? Wszyscy tak. piją, wszyscy się świetnie bawią, więc pewnie no, to, że tata sprzedaje, to jest też taki przypadek, który jakiś czas temu właśnie miałam. W dziewczynce się wydawało, że tata, który mówi, że musi zarobić na... To jest dla mnie strasznie trudny temat, nie? Że dziewczynka musi zarobić na swoje kieszonkowe i była sprzedawana kolegom taty. Aż ci zegarek się usunął. Mm. Jej się wydawało, że tak jest. Takie... myślałam, że to w mocnych dokumentach na festiwalach takie rzeczy tylko. Albo... Kamina Ciuchajski. Mm-hmm. W Warszawie. W Warszawie. Straszne. Ja bardzo długo z Włogę chodziłam, wiesz, z tym wywiadem, który miałam w głowie. Że tak na dobrą sprawę, że ona tak bardzo nie wiedziała, nie miała dostępu. Mm. A kiedy ten dostęp się pojawia właśnie, jeżeli tak... Widziała przyjaciółce. Okej. Okay. Że ona też musi zarobić na kieszonkowe. Mhm. I poszła lawina. Przyjaciółka powiedziała matce, przyjaciółka powiedziała swojej matce, matka powiedziała w szkole. Mhm. I zaczęła się cała procedura. A jakie objawy mogą się wtedy pojawić, jeżeli już dziecko zrozumie, że to nie jest... Co to są te objawy z ciała? Z ciała? Mhm. Co to są za objawy z ciała w przypadku traumy? Bo też dużo się mówi o tym, że trauma w ciele się zapisuje. Jest taka genialna książka Ciało pamięta. Mhm. I ona jest właśnie o tym. Czy trzeci raz w tym tygodniu słyszę o tej książce? To jest tak? No. O, to jest Biblia. Biblia, wiem, to jest gruba Biblia. To jest gruba Biblia, trudna bardzo. Mhm. Ale też dla laików? W sensie... Tak. Mhm. Myślę, że może na luzie, nie? Ty masz ogromną wiedzę psychologiczną, więc na luzie możesz się, mogę ci ją podrzucić blok obok. Więc spoko. A więc objawy z ciała są czymś takim, że w danej sytuacji konkretnej my na przykład niestety nie zowąd czujemy ogromny lęk albo paraliż. I nawet nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego tak się dzieje. Bo niezależnie od tego, jak bardzo to wyprzemy z naszej świadomości, z naszego takiego, wiesz, życia codziennego, to ciałko pamięta. I będzie pamiętać. Dokładnie tak samo dzieje się, że w momencie, w którym, nie wiem, przychodząc na przejście, ktoś cię złapie za nadgarstek, a jesteś ofiarą molestowania seksualnego czy gwałtu. Mm-hmm. Ktoś ci ratuje życie, nie? A twój mózg mówi ci, że znowu się zaczyna. To są tego typu rzeczy, nie? Że to ciało, chcąc, nie chcąc, będzie zawsze pamiętało, dopóki nie zostanie wyleczone, uleczone. A jest możliwe takie odcięcie i wyparcie, że nic? Że w ciele wydaje ci się, że nic, bo na przykład nie wiem, bo całe życie byłaś spięta, albo całe życie przy każdej sytuacji społecznej, przy wyjściu z domu, przy czymkolwiek bolał cię brzuch. Znaczy, że całe życie idziesz w takim, wiesz, na pince. Tak, na pince i ci się to wydaje normalne. No i jakie ciało pamięta? Jaka trauma, jaki zapis w ciele? No właśnie. Ja całe życie tak idę. No właśnie, to jest już ten zapis. Ale wydaje mi się, w sensie, ja nie znam takich przypadków, nie? Bo też... No, pracuję z osobami, które już wiedzą, że coś jest nie halo. Też nie mam okazji gdzieś tego obserwować w swoim środowisku, czy to prywatnym, czy zawodowym, ale z pewnością są takie przypadki, nie? I to naprawdę nie są przypadki głęboka wieś, Podlaska, gdzieś pod Biebrzą. Mhm. Nie, to są tacy, wiesz, ludzie, którzy przychodzą tutaj nam codziennie, no. Więc z pewnością. Chociaż jak ja już dostaję przypadek, do mnie trafia przypadek, no to rzeczywiście on już jest świadomy, że tam coś nie grało. I bardzo często, wiesz, dzieciaki robią wielkie oczy, jak to przemoc? Przecież to mi tylko szturną w łeb. Należało mi się. I są wielce zdziwieni, dlaczego ja muszę, wiesz, złożyć wniosek do prokuratury, nie? Za przemoc. A co prokuratura na to w ogóle? Znaczy, rozumiem, że to, że ty składasz wniosek, to jest jakby początek i koniec imprezy.
To zależy, jak to rozegram. Bo to jest taki bardzo trudny temat i bardzo długi temat. No bo ja te wnioski już piszę wręcz. I to z jednej strony jest super, że ja mam takie doświadczenie, a z drugiej strony momentami mnie przeraża, jakby z wielką łatwością już to umiem robić. W naszym kraju jest niestety taka sytuacja, że na tyle wniosków, ile ja złożyłam, załóżmy, nie wiem, powiedzmy hipotetycznie 10, jeden tylko wniosek został rozpatrzony na korzyść ofiary. Mam takie poczucie, że w tym kraju jest, w tym kraju, żeby udowodnić komuś gwałt, musisz mieć wręcz nagranie. Nie? Że to musi być, wiesz, konkret, jasno, klarownie, ona krzyczy nie do kamery, on to nadal robi, nadal ją gwałci, ona powtarza nie. Dowód taki niemalże na piśmie albo nagrane. Tak, tak, ale wiesz, no jeżeli ja się spotykam, że policjantka na przesłuchaniu mówi do mnie, czy pani jest pewna, że pani pacjentka nie kłamie? Bo pacjentka jest młoda? Tak, była 13 lat, wyszła 14. Czy pani jest pewna? No to mnie jako w ogóle człowieka szlak trafia, nie? I jak ma się coś zmienić? Jak te ofiary mają coś ochotę zgłaszać, powiedzieć? Bardzo często one naprawdę nie mówią, nawet omijają ten temat, wiesz, na psychoterapii. Ale objawy są. Mhm. Objawy takie właśnie w zachowaniu, w lęku i tak dalej, depresyjne? Tak, takie codzienne, nie? Że po prostu dzieciak nie jest, nie żyje. Nie funkcjonuje w środowisku, w szkole. Ale stara się nie powiedzieć. Czy po takim zdarzeniu, które może być uznane za zdarzenie traumatyczne, objawy mogą też ustąpić samoistnie w takim procesie samozdrowienia, że jakby nie każda z osób wejdzie U każdej się rozwinie. No właśnie. Tak, jak najbardziej, nie? To jest też bardzo zależne od tego, w jakim środowisku żyjemy, jakie dostaniemy wsparcie, jak nasz mózg zinterpretuje to wydarzenie. To jest kluczowe w mojej opinii. Ale też z pewnością zależy to od takich czynników, jaką mamy emocjonalność, jaki mamy styl przywiązania, co tak naprawdę, jaką mamy odporność psychiczną. Jak my do tego, jak nasz mózg, wiesz, co zrobi nasz mózg w tej sytuacji? A od czego zależy to, jak, w jaki sposób mózg zinterpretuje? No i wydaje mi się przede wszystkim, że to zależy, wiesz, od genów. Mhm. Zależy od tego, jakie mamy zaplecze, co już przeszliśmy, czego nie przeszliśmy, jaki mamy system wsparcia, jak my w ogóle funkcjonujemy na co dzień. Więc to jest taka, wiesz, składowa, nie? Jak człowiek, nie? Człowiek to nie tylko osobowość, tylko jedna wielka składowa wszystkiego. I tego, co na zewnątrz, i tego, co w środku. A jest taki czas po wydarzeniu, który można nazwać tym naturalnym procesem zdrowienia? Czy nie wiem, to jest miesiąc wyjścia? Po jakim czasie już zaczynamy diagnozować na przykład PTSD? Od wystąpienia, wiesz, wydarzenia i wystąpienia objawów. No i teraz ciężko mi powiedzieć, bo nie pamiętam dokładnie, jak to jest, ile zagięłaś tym pytaniem. Okej, no ale tutaj cię nie odpytuję. Nie wiem, myślę, że to jest kwestia miesiąca, może dwóch tygodni. Depresję diagnozujemy, jeżeli ten spadek jest do dwóch tygodni. A znasz kogoś, kto po dwóch tygodniach spadku poszedł do lekarza? Bo nie. Ja nie. Chciałam znaleźć kogoś. No, nie, nie ma. Ale nie, absolutnie nie ma takich osób, nie? Myślimy po prostu, że to jest jakiś zły okres. No. Nie, ale rzeczywiście. Czyli bardziej takie przenoszone te traumy są? Tak, bardzo. Że to są wieloletnie, wiesz, po dziesiątki lat. Jak najbardziej, nie? Jak najbardziej. Teraz miałam taką pacjentkę, która w wieku lat 17 się do mnie zgłosiła, a miała porwanie rodzicielskie chyba w pół roku, jak miała pół roku? I nigdy nie wiedziała, że do końca, zawsze wiedziała, że coś jest nie tak. Co? W niej jest coś nie tak, że ma takie dziwne wahania nastrojów, że jest taka, wiesz, impulsywna bardzo, ale też wiedziała, że no nikt w domu nie jest taki impulsywny, więc tak nie do końca wiedziała, co się z nią dzieje. No i przyszła z objawami depresyjnymi i zaczęłyśmy ten wywiad, potem wzięłam mamę i mama, sama mama to przyznała, że ona była porwana tam, jak miała te pół roczku. Czyli to jest, w związku z tym, że to jest pół roku, to jest ten taki etap rozwojowy, ten taki jeden chyba z ważniejszych, do dwóch lat, gdzie tam się kształtują te nerwowe wszystkie klimaty, że to jest, że mając 6 miesięcy można doznać takiego traumatycznego przeżycia, które się tak samo mocno zapisze, albo nawet mocniej. Albo nawet mocniej, bo wiesz, to jest tak naprawdę te połączenia nerwowe dopiero się tworzą, nie? I tak naprawdę ten mózg jest tak świeżutki, że on z automatu wszystko chłonie. Dobre, złe, jakiekolwiek.
on będzie chłonął. No bo dziecko, wiesz, nie ma dostępu ani do swojej granic, ani do tego, żeby hej, kurczę, zastanówmy się, czy to jest dobre, co teraz się dzieje, że tata mnie porwał. Mhm. No nie. Ono po prostu, wiesz, czuje, że coś jest nie tak, ale nie wie co. Nie, może być tak. Molestowanie seksualne we wczesnym dzieciństwie. Ty wiesz, że coś jest nie tak, ale nie wiesz co. A spotkałaś się z takimi sytuacjami, że właśnie, że coś jest nie tak, ale w ogóle tam nie ma wspomnienia o tym, nie ma, że jest takie duże wyparcie, że jest to poczucie, coś jest nie tak. W sensie coś tu nie gra, ale nie wiem co i moja pamięć, moje sny, moje nic tak. Nie wskazuje na to. Tak. I co się wtedy robi? Rozmraża pacjenta. Co to znaczy? To znaczy, starasz się pracować, to jest bardzo trudne do pracy, bo nigdy nie wiesz, jak zareaguje pacjent, nigdy nie wiesz, jak jego zareaguje mózg. Więc to jest kroczek po kroczku, dwa kroczki do przodu, kroczek do tyłu. Bardzo ostrożne badanie, bardzo ostrożne rozmrażanie. Nie zawsze to wychodzi, bo czasem ten mechanizm jest, wiesz, tak silny, więc wtedy też pracujemy tylko na objawach, ale czasem bardzo też się udaje, no. Niedawno nawet mi się udało z pacjentką przeprowadzić, która miała, chyba była molestowana w wieku lat 5 przez ochroniarza osiedla. No i to dzięki Bogu poszło. Że tam rzeczywiście to molestowanie wystąpiło. A można się zająć objawami i takie jakoś uleczyć, wyleczyć bez dojścia do tego, co to było? Można zaleczyć tego się. Okay. Nie, tam i tak będzie syf. Mhm. On wyjdzie. W którymś momencie, podczas kryzysu jakiegoś psychicznego, nie wiem, utraty pracy, rozwodu, czegokolwiek, nawet ślubu, bo to też jest bardzo stresogenne dla mózgu, branie ślubu, więc wydaje mi się, że to jest dosłownie, wiesz, tak jakbyś miała, nie wiem, upadła na żużlu i to się zagoiła, ten żużel tak jest pod spodem. To na tej zasadzie. Mhm. Chciałam teraz do tej roli, ogromnej roli rodzica, rodziców przy zdrowieniu tak. i przy wychodzeniu z dziecka z traumy przejść. W sytuacji, kiedy jest wypadek, kiedy jest coś, co rodzice widzą, czego nie ukrywają, co nie jest tajemnicą rodzinną. To też jest ważne. To też jest ważne i taka trauma się wydarzy. Dlaczego ta rola rodzica jest tak ważna? W sensie, że to od tej relacji i opieki nad dzieckiem może zależeć sukces wyleczenia albo pogrążenie się dziecka? Tak, bardzo dużej mierze. Ja patrzę na rodziców dwojako. Raz, że oni są ratunkiem, a raz, że są zagrożeniem. Bo 90% przypadków moich dzieci, które są u mnie w terapii, są w terapii przez rodziców. I nie mówię tu tylko o tym kawałku mojej pracy, wiesz, psychotraumatologicznej, tylko też mówię o tym, o takich sytuacjach właśnie jak zaburzenia depresyjne, czy tam, nie wiem, zaniedbywanie, czy podważanie dziecka. Ale rola rodzica jest kluczowa, ponieważ to rodzic jest tym głównym pierwszym pionem i to on uczy dziecka świata. I jeżeli ten rodzic adekwatnie nie odpowie na te potrzeby emocjonalne dziecka, to dziecko, jego osobowość nie będzie się rozwijała zdrowo. On się nie będzie rozwijał zdrowo. W związku z tym ta rola rodzica jest wyjątkowo kluczowa, bo to on pierwszy nadaje temu zdarzeniu tak jakby, wiesz, format. Ale nie robimy tego na takiej zasadzie, nic się nie stało. No jak to nie? Stało się. Nie? Jest najgorsze, co możesz zrobić, tak. nie? Czyli dziecko wywaliło się, to nawet widziałam ostatnio u nas na placyku zabaw. Mhm. Dziecko się wywaliło, po prostu wyje na pół osiedla, mamusia podchodzi i mówi, nic się nie stało. I aż sama jej zwróciłam uwagę. To jest odwracanie uwagi? Co to jest? To jest odwracanie uwagi, to jest takie, wiesz, że on się nie rozbuja w tych emocjach, a przecież on musi przeżyć to, że ta jucha tutaj, wiesz, po prostu strumień leci i że no wywalił się na swoją ulubioną zabawkę. Nie dość, że zabawka jest połamana, to jeszcze on jest połamany. No, tragedia życiowa dla 5-latka. Ale nic się nie stało. Ale to jest powszechne chyba. Nie masz na maksa się, takie. Tak, nie masz się, już wystarczy. Już nie płacz. Mhm. A przecież płacz jest taką rzeczą, która absolutnie nas reguluje. Nie? Jest niezwykle ważne. Niezależnie od tego, czy płaczemy ze szczęścia, ze smutku, ze złości, on jest bardzo, bardzo ważny. I to nie o to chodzi, że my mamy to dziecko napędzić na to, że dobra, to płacz. Tylko powiedzmy mu po prostu, czujesz taką potrzebę, boli cię to? Wypłacz się, mamusia, tatuś tu są. Kiedy tego potrzebujesz? Takie nic się nie stało, to jest właśnie to unieważnianie tak. i zaniedbanie emocjonalne, tak. które na przykład może spotykać dziecko no przez całe dzieciństwo, przez cały rozwój i wtedy się przerodzić w taką traumę złożoną? Tak, zdecydowanie tak. Mhm. Zdecydowanie tak, nie? Bo ten dzieciak będzie najprawdopodobniej, na tym przypadku już jak jedziemy,
Dzieciak będzie na pewno też zawiązywał relacje bardzo specyficzne, albo będzie miał, właśnie będzie wchodził w zaburzenia osobowości, albo będzie miał bardzo niskie poczucie wartości, przez co ta depresyjność też może wzrosnąć. Więc jak wiesz, to wszystko kurczy się ze sobą, zazębia, nie? Jak Lego. Po prostu, jak klocki Lego. Jakie mogą być właśnie takie objawy, które może zauważyć rodzic po wydarzeniu, które też na przykład według rodzica wcale nie musi być traumatyczne? Z kategorii, no rzeczy się dzieją, przejdziesz przez życie, naprawdę jeszcze nie takie się wydarzą i tak dalej, i tak gorze, dalej. No to wszystko, ja cały ten tak. W swoim wieku tak, to już na tak, roli robiłem. Tak. I? Co to zmienia? No, według rodzica chyba bardzo dużo. No. To takie zachęcające do tego, no, że ma... Otwierania się dziecka, nie mówię, nie, że ma zapierdalać, zacisnąć ten. Zapierdalajmy no. Wszyscy, jak najbardziej, bo nie ma co, czas leci, ty masz już, nie wiem, 16 lat, musisz wybrać sobie studia. Boże, czemu? Nie? Że tak naprawdę to, jak, co rodzic włoży w to dziecko, to jest jego bardzo duża wartość. Bo dopiero potem, jako nastolatek, ten dzieciak chodzi sobie, wiesz, po nowym świecie i po Bogu wszystkim i weryfikuje wszystkie informacje, jakie dostał od rodzica. No i się okazuje wtedy, że świat, który rodzic przedstawił, wcale taki nie jest. No a kiedy dziecko nie jest jeszcze na tyle no, duże, nie ma 16, no. Nie ma 13, że już może podyskutować, czytaj, pyskować, bo przecież dzieci nie dyskutują, tylko pyskują, prawda? No. Absolutnie się buntują, pamiętaj. Buntują się, pyskują i nie tak. Dyskutują i do siebie do pokoju. We wtorek i tak. Więc jeżeli dziecko jest takie dużo, dużo mniejsze, to co może ten rodzic zauważyć? Znaczy, na co zwrócić uwagę po takim wydarzeniu, które, no dobrze, uznajmy, zagraża zdrowiu lub życiu. W sensie, jeżeli jest taka, wiesz, sytuacja, że coś się wydarzy tak. strasznego, to na co zwrócić uwagę? Jak się zachować w stosunku do tego dziecka? Tak bardziej taka, wiesz, chuchać i dmuchać, opiekować się przez ten czas zdrowienia. Jak ten rodzic ma się zachować, żeby być no, pomocnikiem w tym procesie zdrowienia? Jeżeli pacjent, ten dziecko, czyli pacjent trafi do psychoterapeuty, to też niezwykle jest ważne, żebyśmy jako rodzice wykonywali polecenia tego psychoterapeuty. Bo każdy przypadek, jak ci mówiłam już, jest bardzo, bardzo indywidualną kwestią. A bardzo często spotykam się z czymś takim, że i to nie dzieci, tylko rodzice mają swoje zdanie na ten temat. Oni bardzo często oceniają, czy dziecko ma prawo się przejąć czymś, czy ma prawo coś tak przeżywać, czy ma prawo tego nie przeżywać. I to wiesz, o takich rzeczy jak sukcesy czy porażki. Też się spotkałam z czymś takim właściwie, że już wystarczy tej radochy. Dziecko nosiło 5 dni medal, nie? Tam w krew w tenisach chyba bodajże. Piąty dzień nosiło i matka zdjęła mu i powiedziała, wystarczy. Więc jeśli chodzi o takie małe dzieci, to przede wszystkim musimy być bardzo czujni, bo musimy obserwować to dziecko, nie? W tej książce jest napisane coś takiego jak czuła obserwacja. Tak. I ta czuła obserwacja jest o tym, że musimy być absolutnie skupieni na wszystkim. I to nie jest tak, że nasze dziecko musi mieć objawy depresyjne. Ono może być nad wyraz aktywne. Nie? Czyli musi dojść do jakiejkolwiek zmiany w tym zachowaniu dziecka, takiej nietypowej dla niego. Ono może z dziecka cichego naraz być totalnie rozgadanym, wiesz, po prostu wychodzącym z domu, cudownym, ekstrawertycznym dzieckiem. Ale ono nie jest wtedy sobą. I to jest trochę chyba zaskakujący może być objaw, bo bardziej nam się kojarzy, okej, będzie smutne, wycofane, smutne, po prostu smutne po wydarzeniu i to jest naturalne, ale że ono będzie aktywne, to jest dziwne. To jest dziwne, ale jest to zmiana. To jest dziwne i może być takim złudzeniem, a nie, wszystko jest okej, okay, a nawet ma dużo energii, to dokładnie, sobie poradziło, tak? Dokładnie, albo na przykład, nie wiem, dziecko zaczyna się objadać, albo przestaje jeść. Albo naraz dziecka, które, wiesz, wstawało regularnie, miało problem ze wstawaniem, dziecko śpi do 12-13. Albo w ogóle nie śpi. Albo ma koszmary senne. Bardzo często też dzieci, które przeżywają traumę, one się objadają, czyli zajadają te emocje nieprzetrawione. Nie? I to potem tworzy tą otyłość, tą chorobę otyłości, a dalej idziemy i mamy kolejne depresje, wycofanie społeczne.
To jest jak Ale właśnie. reakcja jest taka, że o, dobrze, wrócił jej apetyt po takiej strasznej sytuacji, Zjedz jeszcze kotlecika. gdzie nam się kojarzy, że no dobra, w sytuacji stresu, no to ten. Ja na przykład nie jem. Ja też nie, żołądek mi się Totalnie. zaciska, jeszcze jest sraczka, no bo wiadomo, to jest ewolucyjne, tak organizm reaguje na sytuację zagrożenia, opróżnia się, żeby walczyć, żeby wygrać z tym Żeby wygrać z tym lwem. stresem, tak. Tak, i taka sytuacja też może być. Tak myślała, wiesz, w perspektywie rodzica, który no jednak przez swoje doświadczenie popatrzy na to, że a, dobra, to wrócił mu apetyt, jest dobrze. Otóż nie jest, tak? Otóż nie jest. Dziecko, wiesz, na przykład, nie wiem, gryza paznokcie, wyrywa sobie włosy, bije się. To też jest bardzo ważne, żeby to, wiesz, gdzieś wybrzmiało, że nie dotyczą tylko nacinania skóry. Że to jest też często wbijanie paznokci, wyrywanie włosów, właśnie takie bicie siebie po twarzy, po ciele. A to nie jest rozwojowe? W sensie jakiś to nie jest etap... A powiedz mi, a kiedy ty się bijesz? No dobrze, a czy to nie jest jakiś taki etap rozwoju, że dziecko się siłuje i czasem siebie samo uderzy? Naprawdę, tutaj już wymyślam... To dobrze, rzeczy. Bałam, że nie no, nie, wymyślam takie rzeczy, które wydaje mi się, że... Myślisz, że ktoś taki jest w stanie pomyśleć? Że jest ktoś, no wiesz, no w takim przegięciu, dobrze, a może to jest rozwojowe, może on nie radzi sobie ze złością, to lepiej, żeby a, no tak, kogoś nie lał, wiesz, no. Wiesz, spotkałam się oczywiście z takim w gabinecie, że właściwie, ale pani Magda, o co pani chodzi z tą regulacją emocji? Tak. Jak przypieprzy sobie w ścianę tak, kiśnią, o tym mówię, tylko źle powiedziałam. No dobra, no to luz, no przypieprzy w ścianę, no to w sobotę stanie z ojcem i zaszpachluje. To się będzie rozwijało. On w końcu, jemu to nie wystarczy. Bo jeżeli nie nauczymy dziecka, wiesz, tego prawidłowego regulacji emocji, to ten nieprawidłowy model będzie się rozwijał. A co to jest prawidłowa? Prawidłowa regulacja emocji to jest taka regulacja emocji, która nie jest dla ciebie ani dla nikogo przede wszystkim zagrożeniem, a to na przykład jest wtedy, kiedy my jesteśmy wściekli i na przykład idziemy pobiegać, czy idziemy na rower, robimy cokolwiek z ciałem, żeby to wyrzucić. To jest wtedy, jak jesteśmy smutni, to płaczemy. To jest wtedy, i to też jest bardzo ważne, że radość też musimy regulować. Dlatego dzieciaki skaczą, jak się cieszą. Więc one po prostu, wiesz, zaciskają piąski, aż po prostu widać, że to każda komórka ciała się cieszy. A my musimy płacić karnety, żeby w dorosłym życiu skakać, żeby schudnąć, nie? No. My tak. My tak, właśnie multisporta załadowało. No. Więc tak, to jest prawda. Więc to jest bardzo, bardzo zależne. Ale tak, no, każda zmiana w zachowaniu dziecka, która jest nietypowa dla naszego dziecka, to jest alarm. I to jest zmiana taka szybka po tym wydarzeniu, czy no właśnie... Różnie, bardzo różnie. Okej, okay, to bardzo może się rozciągnąć tak w czasie, że nawet można nie połączyć tego, że ej, bez przesady, to już jest tyle czasu minęło, nie wiem, od tego wypadku, od czegoś, a tu dzieją się rzeczy... Takie trochę znaczy, niezwiązane. Się, tak naprawdę każda z tych takich sytuacji, która może być trudna dla naszego dziecka, powinna zostać zaopiekowana. Niezależnie od tego, czy to jest trauma, czy to jest cokolwiek innego, stłuczone kolanko, to powinniśmy się tu zaopiekować. Nie, też bardzo ważne jest to, że też dzieci nie zawsze powiedzą rodzicowi, o co chodzi. Więc też bardzo ważne jest to, żeby tłumaczyć dziecku, że są na świecie ludzie, którzy bardzo chętnie tego posłuchają i to nie muszę być ja jako matka. To może być, nie wiem, terapeutka, ktokolwiek. Bo bardzo często jest też tak, że mi mówią dzieci o wiele więcej niż rodzicom. No i to wynika z wielu kwestii. Z tego, że łatwiej jest powiedzieć komuś obcemu, one mają świadomość, że ich nie ocenię. Rodzic może wyciągnąć konsekwencje, że to dziecko, wiesz, na imprezie paliło sobie trawkę. Więc to już trochę inaczej. Jak ono mi powie, że na przykład, nie wiem, pani Magda, nie mogę spać trzeci dzień i chodzę i jaram po prostu gibona za gibonem, ale dzięki temu funkcjonuję i śpię, jestem w szkole. A co innego, jak powie to rodzicowi, nie śpię i chodzę, palę trawkę po domu. Wiesz, kiedy ty idziesz spać, to ja idę na balkon i burzę. No szlaban i wszystko. Szlaban, zero telefonu, wiesz, kara. Od razu kara. Nikt tych dzieci nie pyta właściwie. Nikt nie zadaje właściwego pytania, dlaczego ty tak robisz? Dlaczego ty tyle czasu spędzasz przy tym komputerze? Pokaż mi, co jest w tym komputerze? Dlaczego tak fajnie ci na tym skateparku? Nie wiem, cokolwiek, nie? Co dziecko robi? Nie, rodzice nie zadają tego typu pytań. Za dużo na komputerze, ucinamy internet. Czyli zabieramy telefon. Czyli mogą przegapić takie, też w książce jest rozróżnienie na drobne zmiany w zachowaniu i na takie bardzo poważne zmiany w zachowaniu. Czyli można przegapić te wiesz, drobne. Co przegapić, żeby... Zbagatelizować. Żeby można? Przegapić, to trzeba to zauważyć. A. Trzeba jakoś funkcjonować z tym dzieckiem. A niestety rodzice często nie funkcjonują z dzieckiem. Oni zarządzają dzieckiem.
że to nie jest partnerstwo, nie jest to, wiesz, po prostu jakaś pewna rodzaju dobra relacja, w której dziecko nie boi się przyjść do tego rodzica i powiedzieć, nie wiem, na przykład uprawiałam seks z dziewczyną i pękła prezerwatywa i co teraz? Nie? One bardzo się tego boją, bo naprawdę to trzeba włożyć kupę pracy i to po obu stronach, po stronie rodzica i po stronie dziecka, żeby ta relacja była wzajemna i żeby była dobra, żeby była bezpieczna, żeby była wzbogacająca, a nie oceniająca. No my w Polsce niestety pierwszą rzecz, jaką robimy, to wiesz, opierdol, kara. Tak. No i co to wnosi, że ten dzieciak, nie wiem, totalnie tego nie rozumiem. Co to... dostanie karę, to więcej tak nie zrobi. Czego nie rozumiesz? Nie kombinować. No. Ja sama tak robiłam. Ja byłam mistrzem absolutnym wyłażenia z domu po cichu. Po prostu, no. Dziwnie to teraz brzmi, ale... Pozdrawiam cię, mamo. Ale absolutnie tak, no, że w momencie, w którym wiesz, ten rodzic coś ci zakazuje, to nie działa tak, że aha, okej, to ja się go posłucham. Nie. To trochę stoi na głowie, bo rozmawiamy o tym, że dziecko spotyka się z wydarzeniem w życiu, które no, spełnia kryteria wydarzenia traumatycznego. Dokładnie. Zaczyna mieć różne zmiany w zachowaniu, tak zwane drobne zmiany w zachowaniu i jeszcze dostaje za to na przykład karę. Dokładnie. No i co? Witamy w polskim rodzicielstwie. I to się może potem pogłębić i przejść w te poważne zmiany w zachowaniu. Poważne zmiany zachowania, ale też wiesz co, przede wszystkim ten dzieciak w momencie, w którym on odczuje, że tam nie ma miejsca na jego emocje, że tam nie ma miejsca na to, żeby on mógł powiedzieć jasno i klarownie, co się z nim dzieje, no to niestety to będzie się rozwijało. Ale dziecko wtedy będzie jeszcze dalej od rodzica. I rzeczywiście jest tak, że wiesz, przyjdzie do mnie do gabinetu i na przykład poprosi mnie, żeby żadna informacja z tego gabinetu nie wyciekła, a on jest, wiesz, poniżej 18 roku życia. I dla mnie to już jest na tyle diagnostyczne, że zaczynam się wtedy zastanawiać, no dobra, ale co takiego się dzieje w tym domu, że do obcej kobiety na pierwszej sesji mówisz absolutnie wszystko, a niżej do mamy, która czeka na zewnątrz. Normalne chyba. Jestem nastolatkiem i starym nic nie mówię, bo starych nienawidzę. Zdarza się, tak? Znaczy bunt. Znaczy, wiesz, tak myślę o stereotypie, że to jest wszystko podciągnięte. To, co ja teraz powiedziałam, jest podciągnięte pod bunt nastoletni, pod wizerunek tego nastolatka, który nienawidzi świata. I taki stereotyp. Zdrowo myślący, tak. Zdrowo, wiesz, zdrowo żyjący i zdrowo funkcjonujący nastolatek będzie miał potrzebę się buntować. Mm. Co to w ogóle jest, nie? One nie buntują się bez powodu. One walczą o swoje zdanie, o swoją autonomię, tożsamość też. O tożsamość, o to, żeby się odseparować od tego rodzica, żeby ta matka nie wybierała tych sukieneczek, czy tam wiesz, czegoś, tylko chce nosić świeki glany i nie wiem, podkoszulek z napisem Rolling Stones. Świeki glany, oszalałeś. No wiem, to już w ogóle, wiesz, ale nie wypada. Boże, krzyż na szyi. No, nie wypada. Nie wypada, jak nie wypada, to obraza. Mhm. Jak sąsiadka, wiesz, jak i ręka z poczwórki na ciebie spojrzysz. Cały czas to jest? Cały czas to jest. Cały czas ten wstyd społeczny, ta obawa o ocenę społeczną, cały czas jest. Co robić w sytuacji, albo czy można, czy to w ogóle można jakoś tak, wiesz, podzielić, albo czy gadam teraz głupotę, to śmiało, że po takim wydarzeniu na przykład dziecko staje się bardziej emocjonalne, tak, albo bardziej dojrzałe, mogą być takie, wiesz, że ono wejdzie w taką dojrzałość, że trochę się odetnie, żeby udawać taką bardziej dojrzałą osobę, albo właśnie będzie za bardzo emocjonalne jak na swój wiek i na dziecko nasze, które to znamy na co dzień. Zdrgane emocjonalnie. Tak, jak najbardziej. Mogą być takie właśnie wahnięcia? Więc... Tak. Okay. I dzieci to robią na dwa sposoby. Właśnie tak, jak to ujęłaś, ale też one... mam takie poczucie, i to z gabinetu gdzieś moja obserwacja, że w zależności od tego, jaka jest też emocjonalność rodzica i jak rodzic reaguje, taką postawę przyjmie dziecko. Czyli na przykład mamy rozhisteryzowaną matkę, która biadoli, Jezus Maria, co to się wielkiego wydarzyło, Jezu, jak ty mogłeś i tak dalej, to wtedy dziecko zazwyczaj nie wpadnie w płacz, tylko zacznie ukajać matkę. Mimo tego, że to ona najbardziej potrzebuje ukojenia, nie? I wydaje mi się, że tu już zalążek tej parentyfikacji, czyli robienia przez rodziców dorosłych, małych, do robienia z dzieci dorosłych, i albo partnerów, to gdzieś ten zalążek już musiał być, nie? Że ten dzieciak nie może sobie pozwolić na pewien rodzaj emocjonalności, no bo przecież matka się rozpłynie. Albo na przykład rodzice, którzy słyszą ode mnie diagnozę płaczące przy dziecku. No to jeżeli rodzic płacze, to dziecko dostaje informację. O, ona robiłem kłopotu, znaczy jestem kłopotem. Jest przerwane.
Jest przerąbane, zrobiłem przykrość mamie. Tak, że skoro moja matka płacze, to znaczy, że już jest tak do dupy, że już gorzej być nie może. Nie? I wtedy wchodzą w tę rolę, dobra, to teraz się zepnę, ja się uratuję. No a bez pomocy dzieci się ratują, wiesz, alkoholem, narkotykami, seksem. No właśnie, co to są zachowania impulsywne, o których też była mowa w książce, bo jako, no jako już ta wersja, te mocniejsze zachowania, nie te drobne, tylko dużo poważniejsze zachowania impulsywne. Chodzi ci o pobicia na przykład? No, co się może dziać, co to jest, wiesz, coś, co możemy podciągnąć pod... Zachowanie impulsywne, no. No, zachowanie impulsywne to jest rodzaj zachowań, których ląd jest taki, nie, że dziecko nie ma dostępu do pomyślenia na temat twojego zachowania, tylko od razu działa. Jest akcja, reakcja. To może być wynik właśnie nieleczonej traumy? Tak. Zdecydowanie. Tak samo labilność emocjonalna, nie? Czyli to, że ten dzieciak jednego w jednym momencie jest szczęśliwy, niby wszystko jest okej, a potem naraz w autobusie się rozpłacze po szkole. To są takie rzeczy, które są takimi, wiesz, gdzieś topowymi, typowymi objawami przeżytej traumy, nie? Że to dziecko naraz, po prostu dziecka, które było refleksyjne, już miało wytworzoną tą refleksyjność w swoim mózgu, naraz po prostu, wiesz, właśnie skacze do kogoś z łapkami albo, nie wiem, z automatów w piaskownicy, wiesz, Basia mu, nie wiem, zabrała łopatkę obok, a ty już po prostu, wiesz, sypiesz na nią, nie? No to jest niegrzeczne. A czym jest grzeczne? O, no, ja kocham ten case. No, wiesz, ja tak, jestem... To jest bardzo niegrzeczne. Nie, to ja teraz siedzę na tym placyku. Tak, siedzę. Jako ta najmądrzejsza stara baba, tak. I komentuję właśnie teraz. Tak. No to niegrzeczne jest. Bardzo niegrzeczne, no. Tak. Niech pani coś z tym zrobi, no jest niegrzeczne. I to jest też, tak, ale też jest wstyd taki, nie? Dla rodzica, ten społeczny, że dziecko jest no, niegrzeczne, a ono po prostu sobie nie radzi z czymś i zaczyna być impulsywne. Ale skąd mamy o tym wiedzieć? Bo przecież uważamy, że dziecko ma być grzeczne, a jak sypie na inne dzieci, to proszę coś z tym zrobić i się to już. Kuczą, no. Tak, i jest wtedy jadka i wtedy ten dzieciak w ogóle, wiesz, nie rozumie tak naprawdę, co tu się wydarzyło, nie? Dlaczego moja mama mnie broni? Albo na przykład, dlaczego jest jakaś kłótnia wielka i może mieć też, wiesz, wchodzić w poczucie przeze winy mnie. Dziecięce. Tak, to poczucie winy to jest bardzo częsta rzecz, którą my jako rodzice wtłaczamy naszego dzieciaka, nie? Że zobacz, co zrobiłeś mamie. Absolutnie. A to poczucie winy po traumie też może być duże. Bardzo. Bardzo często. Zasłużyłam na to. Taki jest mój los. Co tam jeszcze było? Było jedno takie bardzo szokujące zdanie gdzieś dla mnie. Po to mnie urodzili, żeby tata mnie gwałcił. Czyli takie wtłoczenie dziecka w poczucie winy i w takie no chore, nie boję się użyć tego słowa, takie chore, zaburzone poczucie, że dziecko zostało stworzone po coś. Nie, tak, na przykład po to, żeby się oddawało ojcu. Albo, bo to jest też często tak, Gosia, że te matki wiedzą, co się dzieje w tym domu. Raz miałam taki przypadek, że matka wiedziała, co się dzieje w tym domu i skonfrontowana powiedziała, ale przynajmniej mnie to nie dotyczy. To jest, wiesz, cały czas dla mnie jakoś tak... cały czas siedzę w szoku, że o tym mówisz, że z tym pracujesz, że naprawdę myślałam, że to są opowieści ze złych reportaży, nie? W sensie z dużego formatu, z hardkorowych historii. A no. To jest bardziej powszechne, niż nam się wydaje? To jest praktycznie bardziej powszechne. Tak, zdecydowanie. Przemoc w szkole. A molestowanie, przemoc seksualna w szkole też, prawda? Jak najbardziej. I to... Nawet nie przez nauczyciela. Przez inny wyścig. Plus dochodzi do tego nagranie, tak. Puszczenie. I bach, i wnet. I no, masa była takich sytuacji. Czyli to jest ta, no, taka wtórna traumatyzacja, nie dość, że wydarzyło się coś, to jeszcze wiesz, potem... Wydarzyła się jedna trauma, tak. Jeszcze jest, wiesz, druga trauma pod tytułem, ta trauma taka społeczna, nie? Że wszyscy mnie wyśmiewają i teraz wszyscy wiedzą. I no niestety też jest w Polsce trochę zakodowane, że no, wiesz, no ja mam za duży rozporek tutaj w tej spódnicy, nie? I ja kuszę. Albo pacjentka moja, która mówi mi, że dostała ochrzan od chyba wicedyrektorki za to, że miała koszulkę na ramionczkach. Bo ona kusi. I wiesz, my nie uczymy naszych córek tego, że one nie kuszą, że to mężczyzna musi się zatrzymać w pewnym momencie, nie? I że jest 30 stopni, w czym masz chodzić w golfie? W długich spodniach? I wiesz, jest taki podprogowy sygnał wysyłany do tych dziewczynek, że pamiętaj, maluszku, jak coś, to będzie twoja wina, bo miałeś za krótką spódniczkę.
albo się szlajałaś po nocy, albo wiesz, cokolwiek, nie? To zawsze wiesz, i mamy taką jakąś podprogową narrację, że to jest kobiet wina, dziewczynek wina. To poczucie winy przy gwałcie jest też bardzo częste. Tak. Tak, one jak pierwszy raz słyszą, że to nie jest twoja wina, moje pacjentki, to w ogóle, o wiesz, piłeczka ping-pong nie leci, nieprawda. One bardzo często nie potrafią przyjąć w ogóle tego, że to może nie być ich wina. Ale też słyszą, że jak się dom dowiaduje o tym, to też czasem zdarza się mi słyszeć potem od tych pacjentek, że tata powiedział, że to moja wina, bo on mówił, że mam się nie szlajać. Palicho, że ojciec zapisał tą dziewczynkę, wiesz, na angielski na 18, więc ona wraca do domu. Nie, ale to na pewno jest jej wina. I one się wstydzą tego, że zostały skrzywdzone. A nie sprawca. Ale w ogóle chyba jest taki wstyd, bo wstyd to rządzi nami od dziecka, ale wstyd, że doznaliśmy jakiejś krzywdy, wstyd o tym powiedzieć, wstyd, że to się stało i takie, że to, nawet nie ujęcie tego, że to była krzywda, że ktoś mnie skrzywdził, tylko to jest wstyd, że ja mam coś takiego na moim takim koncie życiowym. Że w ogóle mnie coś takiego spotkało. I właśnie ten, wiesz, podprogowy przekaz, ale też coś takiego, że Jezu, jak ja mam o tym powiedzieć? Że to nie jest takie umiejscowianie się w roli ofiary, tylko jakieś takie dziwne branie tego pod uwagę, że może ja mogłam się jakoś do tego przyczynić. No jak? I tam nie ma takiego logicznego pomyślunku, nie? Że bardzo często ja pytam, okej, gdyby dokładnie taka sama sytuacja spotkała twoją przyjaciółkę, co byś zrobił? I to jest zupełnie inna narracja. Jak odwracimy to, to jest zupełnie inna narracja, nie? Że bardzo często słyszę w tym momencie, że te moje pacjentki mówią, nie, jakby to spotkało moją Kasię, Basię, to ja bym zabiła go. Dlaczego byś go zabiła? No bo jak on mógł ją tak skrzywdzić? No i zaczynamy, wiesz, ten dialog. Dlaczego w takim układzie ta krzywda może... Możemy ująć tą krzywdę i możemy uznać tą krzywdę u tej przyjaciółki, a twojej nie. No i wtedy wchodzimy już w te takie, wiesz, nasze przekonania dotyczące świata, dotyczące kobiet, nas samych, naszej przyszłości. Co jest to bardzo, bardzo trudne, nie? Każdy przypadek jest absolutnie indywidualny. Mimo tego, że dotyczy tego samego właściwie. No właśnie, tego wiesz, tego, nie wiem, poczucia winy, wstydu, ani nie umniejszania sobie, to tak sobie myślę, że no może nie być tylko na przykład, no dobra, jak jest... sytuacja komunikacyjna, tak? Czyli jakiś taki wypadek, który też można uznać za traumatyczny. Tak. Wojna i śmierć. Tak. No to tam tak z tym wstydem to nie. A wszystko inne to już można podciągnąć pod poczucie winy, wstyd. Zasłużyłam, moja wina, gdybym nie, gdybym to, gdybym tamto. Gdybym to, gdybym zadzwoniła, gdybym odebrała. Gdybym była grzeczna, to by się rodzice nie kłócili, albo ojciec by nie pił, matka by nie piła. Dokładnie. Gdybym przynosił lepsze oceny. Gdybym był grzeczniejszy, nie? Znowu gdybym grzeczne. Był fajniejszy, to by mnie nie zgwałcili w szkole? Gdybym na przykład była ładniejsza, okay. To bym była silniejsza, a przez to by nikt mnie nie skrzywdził. Czyli muszę być teraz silniejsza. Muszę być teraz silna, nie dać się tej traumie i teraz to ja dopiero będę. No właśnie, nie dać się traumie, to też często się zdarza? Tak. Że ja... To jest... absolutnie niebywale ciężka robota. I wiesz, przyznać się, że zostałeś skrzywdzonym i jeszcze to leczyć. Bo ja w pierwszej kolejności no, muszę to rozgrzebać. Nie, więc ten dzieciak musi mi pokazać swój wiesz, najczulszy brzuszek i ja tam po prostu muszę to wszystko wywalić, więc wtedy te objawy jeszcze bardziej nasilają na sile. Więc tak, no. Te dziewczynki, szczególnie dziewczynki, no bo też jest coś takiego, nie o czym już kiedyś chyba mówiłam, że trochę inaczej traktujemy chłopców, którzy przeżyją traumę, a trochę inaczej dziewczynki, że mamy większą uważność, większą wrażliwość na te dziewczynki, a na chłopka, dobra, okej, okay, poradzi sobie. To chłopak. Co chłopak? Gosia, naprawdę, no, inne kable w mózgu? No nie. Kable chyba w mózgu. Aha. Chyba tak. Nie. Poradzi sobie. No i co, ten chłopak sobie nie radzi, idzie w uzależnienie albo w kompulsję. Albo w kompulsję. Uzależnienie od masturbacji, tu jest wtedy bardzo duże, uzależnienie od komputera, środki psychoaktywne, nie? To chyba kiedyś już o tym gadałeś, nie? Że ja nie pytam dzieciaków, czy bierzesz, tylko ile i kiedy. Już w ogóle nie padam w moim gabinecie. Rzadko słyszysz, że nigdy? Tak. Tak, bardzo rzadko, tak.
bardzo rzadko i oni też mają takie bardzo ciekawe wtedy, wiesz, wyjaśnienie, że przecież trawka to nie narkotyk. No, a potem jak zaczynamy grzebać, to się okazuje, że dzięki tej trawce ten pacjent, wiesz, od 2 lat funkcjonuje, bo 2 lata temu, nie wiem, pobili go w szkole w łazience i spuścili głowę jego w toalecie. To też nie jest film. Te rzeczy się dzieją. Dzieciaki potrafią być w stosunku do siebie absolutnie bezwzględne. Czym jest to zjawisko wycofywania się i unikania w tym procesie potraumatycznym, w sensie po traumie, to unikanie do czego może doprowadzić, bo czytam, że ono no może być szkodliwe, nie? Unikanie jakichś sytuacji, miejsc i tak dalej, że to jest sytuacja, znaczy, unikanie jest super na chwilę. Tak. Unikanie odpowiedzialności, rzeczy jest super na chwilę, ale uniknięcie 2 razy i za trzecim, i za czwartym jest, to jest do potęgi, tak, ten lęk, strach i dramat. No, tak, że, to jest lęk, no, nie? Zdecydowanie. Nie? Się to potęguje z każdym uniknięciem. Z każdym uniknięciem. Nie? To jest tak jak ta jęga. Tak. Ustawiam, tak. unikam i naraz bum. I wtedy te wszystkie unikania, one nie przepadają. To wtedy te, wiesz, te emocje wracają z ogromną siłą i rzeczywiście człowiek ma wrażenie, że wariuje. Albo że, nie wiem, za chwilę trzeba będzie, nie wiem, coś mu się stanie. Albo że na przykład naraz po prostu, wiesz, ma bóle serca niewiadomego pochodzenia i tak naprawdę wszystko jest okej, okay, EKG jest okej. Okay. Ale te nerwobóle się pojawiają. Więc to unikanie jest okej okay na ale jakiś czas. Ono, coś ono daje fajnego, skoro to unikanie? Robimy. Unikanie? No. Czy nerwobóle? Nerwobóle nie. Unikanie coś daje fajnego, skoro to robimy. Co nam daje na tę chwilę? Gosiu z bodźcem stresogennym. Czyli mam kontrolę nad tym. Bo skoro to ja kontroluję sytuację, czyli nie pójdę foksalem, bo tam się kiedyś coś wydarzyło, no ale w końcu jak się znajdę na tym foksalu, prędzej czy później się tam znajdę, no to i tak będę, to się powtórzy, nie? I wtedy to może mi dowalić z taką siłą, że tak i tak będę musiał się tym zająć. W jakiś sposób, tylko że skutki mogą być już znacznie bardziej opłakane, nie? Tak jak trochę z tymi dziećmi, które wiele lat chorują na depresję. Że ja dostaję do pracy, wiesz, 16-latka, przychodzi 16-latek, a okazuje się, że pierwszy epizod depresyjny ma w wieku 7-6 lat. Więc zachodzę w głowę, gdzie państwo byli? On mógł się jakoś nie objawiać tak... tak zwanym gołym okiem, no nie wiem. Gosia, oni się zawsze objawiają, tylko my nadajemy tym objawom inne znaczenie jako dorośli. Taki wiek, może ma zły dzień, no wiesz, no Krzysiu, no przecież no przed chwilą go Zuzia rzuciła. Nie? A tam no, w wieku 6 lat już było coś. I można było nie dopuścić do tego. Dobrze przeprowadzona psychoterapia przecież, chociażby terapia poznawczo-behawioralna, pozwala też nauczyć pacjenta, co robić potem z objawami, żeby się nie rozbujały. No, albo żeby do tego nie doszło, to musi być chyba dobrze przeprowadzona opieka rodzicielska. Zagalopowałam się. Trochę zagalopowałam. No tak, wiesz... Wiesz, to ja chyba jestem taka, mam takie sceptyczne podejście do tych rodziców i trochę jestem na nich cięta za ten ból, który widzę w gabinecie. Nie? Że ja codziennie pracując poza środą i piątkiem, ja widzę po prostu młode osoby, które dopiero są na progu wchodzenia w życie i obserwuję ten ogromny rodzaj bólu i to nie jest tak, że ja przychodzę obok tego obojętnie, nie? Potem biorę te moje psiaki i wiesz, jedno kółko, drugie kółko, siódme kółko. Ja muszę to wyłazić, bo to żyje we mnie. To skoro to we mnie żyje, to jak bardzo to, ten ból żyje w tym dziecku. Co tam jest? Tam jest samotność? Tam jest odrzucenie? Samotność, wiesz, niezrozumienie, tam jest podważenie. Tam jest jakiś taki chory schemat, jaka mam być, że mam być silna, bo mama tak mówiła, bo przecież ona, nie wiem, przeżyła rozwód, poronienie i tak dalej i ona nie była u psychiatry, u psychoterapeuty, więc ja też na pewno dam radę. Tam jest ogrom, przede wszystkim, tak dobrze co zaznaczyłaś, przede wszystkim tam jest samotność. I to, że takie poczucie, że to nie jest ważne. I że dopiero wtedy, jak to dziecko, to też smutne jest bardzo, ale im też kiedyś usłyszałam, że mi jest łatwiej z panią rozmawiać, bo rodzice za to płacą i ja mam tak zakodowane, że jak się za coś płaci, to się dostaje usługę. Dlatego łatwiej mówić. To jak towarzyszyć temu dziecku po sytuacji traumatycznej, żeby w tym procesie zdrowienia mu pomóc i no być takim najbardziej organicznym lekarstwem, jakie chyba może być? Czyli być często jedynym. Nie. Często jedynym, Gosiu, ale jak pomagać? Przede wszystkim być z tym dzieckiem. Pytać to dziecko, czy ono chce, żebyśmy byli.
bo też nastolatki potrzebują tej chwili samotności. Chociażby nawet po to, żeby zastanowić się, jaki świat jest beznadziejnym miejscem, a moi starzy są najgorsi na świecie. I nikt nie ma gorszych. Więc pytać dziecko przede wszystkim, czego ono potrzebuje. Jak dziecko nie wie, to też starać się mu nakierować. Nie na siłę. A jeżeli nam powie, że niczego, to to świadczy o tym, że ono nie ma jednak do nas zaufania, że po takiej nie. sytuacji, czy ono może niczego, potrzebować świętego spokoju? Tak. Czy takie, wiesz, odcięcie, nic mi się nie dzieje, bo dziecko też może powiedzieć, co ci się dzieje, nic się nie dzieje, niczego nie potrzebuje, to jest brak zaufania, brak... To jest brak, może być to brak zaufania do rodzica jak najbardziej, może być to ochrona rodzica, co też się bardzo często zdarza. Żeby nie wciągać. Tak, że dobra, ja sobie poradzę, nie będę zawracał głowy, bo przecież mamusia, tatuś mają tyle problemów. To jest bardzo częste. Pani Magdo, nie mówmy tylko o tym mamie. Ona i tak ma dużo na głowie. Więc przede wszystkim bycie z tym dzieckiem. Trochę wtedy wchodzimy w jego zasady, czego on potrzebuje, czego nie potrzebuje, bo może pytanie, czego potrzebuje, jest za trudne. Ale może pytanie, czego nie potrzebuje w danym momencie, bo może, na przykład wtedy możemy usłyszeć ciebie. Nie potrzebuję ciebie teraz tutaj w tym pokoju. Daj mi spokój. Daj mi spokój, wyjdź. To starajmy się bardzo delikatnie wtedy zasugerować, że jak ten dzieciak będzie gotowy, oczywiście mówimy tutaj o tych nastolatkach, nie o tych młodszych, to dajmy mu tą chwilę na to, żeby on się zastanowił i dajmy mu informację, że my jesteśmy w tym i w tym pokoju. Że czekamy na niego, że jak będzie gotowy, to może przyjść, możemy coś porobić, możemy nic nie robić, możemy gadać o tym, możemy nie gadać o tym. Bardzo często też właśnie rodzice naciskają, rozmawiajmy o tym. No nie każdy ma gotowość do rozmowy o czymś trudnym. No ale albo jest druga opcja, w ogóle nie rozmawiamy o trudnym wydarzeniu, no bo... Udajmy, że go nie ma. Tak, zamknijmy oczy i go nie będzie, wszyscy zapomną. Tak, albo też to nic się nie stało. Albo stało się, ale nie gadajmy. Tam, wiesz. Nie gadajmy w ogóle, nie gadajmy, no. Bo się nie gada w domu. Tak, tak jest bardzo często też, nie? Że po prostu jak dziecko czegoś nie powie, no to tego nie ma. Więc po co mam mówić? Albo też właśnie, tak jak powiedziałaś, nie ma zaufania tego rodzica. Młodszym dzieckiem jak można się zaopiekować? Na co tutaj trzeba o wiele bardziej zwracać uwagę, nie na kiedy ono jednak nie da takich komunikatów jak nastolatek, no. No to przede wszystkim na formę zabawy, tego jak się zachowuje w szkole, bo przecież w szkole spędza tyle czasu, więc to też jest ważne, żeby być w stałym kontakcie, czy to z psychologiem szkolnym, czy z wychowawcą. Jak je, jak śpi, to też jest niezwykle ważne, więc to też trzeba monitorować, bo w tym mogą być pierwsze objawy. No i zwracać szczególną uwagę na każdą zmianę. Pytać go, nie unikać tematu. Nie, to trochę jak z myślami że też badania pokazują, że rozmawianie nie powoduje ich wzrostu. Więc też nie udawajmy, że tego nie ma. Bo to jest. To prędzej czy później da temu dziecku objawy. Da też nam objawy. Więc unikanie tematu, że tego tematu... Rozumiem, że nie rozmawiamy w niedzielę przy stole, przy rosole o molestowaniu seksualnym, ale też nie dajmy temu dziecku poczucia, że to jest jakiekolwiek dla nas tabu. No i przede wszystkim postarajmy się wyrazić niezgodę. Pokażmy temu dziecku, że naszą postawą, że nie może do takiej sytuacji dochodzić w jego życiu, że my jesteśmy i my stoimy za nim murem i go obronimy w każdej chwili. A w sytuacji, gdy był to wypadek, rzecz losowa na przykład, nie? Tak mówię o tym, wiesz, wypadku komunikacyjnym, który gdzieś tam może być. To jak się potem pracuje właśnie z rzeczami, których trochę się nie da uniknąć w życiu? W sensie, teraz dobrze mówię o tej ekspozycji, żeby jednak, no bo a mogą wyzwolić, tak? Objawy traumatyczne, czy zapach, czy dźwięk, czy tak. sytuacja, nie? czy miejsce. Czyli żyjący tak, trafę, tak, nie? tak. To jak się... Wiesz co, no to jest pytanie, jakie są objawy, nie? Czy to objawem jest na przykład unikanie jazdy tramwajem, bo się przeżyło wypadek tramwajowy? Czy to jest po prostu, wiesz, nie wiem, podczas wypadku ktoś jeszcze zmarł? Bo też mam takie przypadki pacjenta, który obwiniał siebie, że zapytał o coś tata i tata zjechał na drugi pas. No i chłopak nie wychodził z domu. Więc to jest też trochę takie praca na tych przekonaniach, nie? Że świat, no okej, okay, może być niebezpiecznym miejscem, ale może też być takim miejscem, bo wtedy mózg koduje tylko, że wiesz, w domu jest to najbezpieczniej. Kroczek po kroczku, w zależności od tego, jak ten pacjent idzie w terapii, tak też modelujesz formę tej terapii. Bo tego nie przewidzisz. Nawet jak my mamy te szczęsne, nieszczęsne protokoły CBT-owe i niby tam jest fajnie wszystko po kolei, no to
Nie da się tego tak trzymać, bo pracujemy z ludźmi. I ten mózg może być, wiesz, może różnie zareagować, może dziecko wpaść w regres, może dziecko podczas pracy terapeutycznej mieć zwiększone myśli, czyli za chwilę tworzy plany, więc trzeba go hospitalizować. I to też jest wtedy zmiana dla procesu. Nie? Ale też to jest bardzo ciekawy temat, hospitalizacja psychiatryczna dziecka i zgłaszanie tego rodzicom. Bo to jest taki temat, w którym bardzo rzadko dostaję informacji pod tytułem: dobrze, pani Magdo, tak zrobimy. Tylko oni negocjują to ze mną. Że może jeszcze nie, może jeszcze za chwilę, ale święta idą. Ale w ogóle jest możliwa hospitalizacja w tych przepełnionych szpitalach, jeżeli nie jest to dziecko po próbie? Znasz odpowiedź. No właśnie. Z miejscami trzeba, jest koszmarnie. Trzeba próbować się zabijać, żeby trafić na oddział. Tak. I nie zawsze, Gosia, nawet jeżeli będziesz masz, że trafisz na oddział, bo pan psychiatra uzna, że to nie jest wystarczający powód. Bardzo często miałam takie przypadki, że pacjentka nie byłam w ogóle, jej objawy dla psychiatry wydawały się nie tak ważne. No, naukała się tam, wiesz, pięciu apapów. Pięć apapów? Pani Magdo, bez przesady. Czyli wszyscy zawodzą te dzieciaki. Tak. System, rodzina i my dorośli. System, rodzina, dorośli, nauczyciele, przyjaciele. Bardzo trudno jest być, wiesz, dzieciakiem w obecnych czasach. Myślę, że zdecydowanie trudniej niż nasz. No w naszych nie było, nikt się nie wyrzucał z Messengera, nikt ani z WhatsAppa, a nikt się nie nagrywał. Nikt się nie nagrywał, no. Nie było czym, ale też nie, wiesz, spędzaliśmy czas na podwórku, jak tam, wiesz, rozwiązywało się z automatu też te konflikty. To był zupełnie inny styl życia, nie, aniżeli teraz, bo teraz na przykład dziecko może mieć super kontakt, beznadziejny kontakt w szkole z ludźmi, ale ma siatkę ziomeczków tam na jakimś tam Discordzie czy na czymś. No, nas nikt właśnie nie porzucał, właśnie tak jak mówisz, z grup, nie tworzył nowych grup za naszymi plecami, bo to też jest bardzo częste. Więc no, to jest... Samo bycie nastolatkiem to już jest hardcore. A nastolatkiem, który przeżył traumatyczne przeżycie, jest niesamowicie trudne. Na koniec musisz coś optymistycznego. Muszę? Powiedzieć. No musisz. Ja bym może powiedzieć bardziej optymistycznie, że niezależnie od tego, jak bardzo jako rodzice zepsujemy pewne kwestie, to niesamowicie ważne jest to, co my z tym robimy. I że nie, że bierzemy za coś odpowiedzialność. I że pokazujemy tę odpowiedzialność i chciałabym prosić rodziców, Gosiu, o to, żeby nauczyli się przepraszać swoje dzieci, a nie tylko oczekiwać tego od tych dzieciaków. Ja się absolutnie pod tym podpisuję. To było optymistyczne? Jak na ciebie. Jak się znam, jak na ciebie, to było bardzo optymistyczne, ale no nie, no wiesz, tak cisnę na ten optymizm, ale domyślam się, że twoje doświadczenie gabinetowe jako psychotraumatolożki, no to ciężko o optymizm w tym, co się dzieje z optymizm? Dzieciakami, ze światem tak, dzisiaj. Ale wiesz, optymizm się pojawia, jak widzisz, że ten pacjent zdrowieje. To, że po tej całej orce, jaką wykonałaś, po tym wszystkim, ile razy ja już ledwo wychodzę z gabinetu, ale potem pojawia się kolejny dzień, ja widzę, jak ten pacjent zaczyna być powolutku zdrowieć, to ja już jestem napędzona. Dobra, okej, kolejny pacjent. Tak, praca terapeutyczna dla dziecka i dla rodzica też jest przydatna. A dokładnie, a między sesjami terapeutycznymi, bo to też jest ten psikus w tych psychoterapiach, że to raz na tydzień wcale nie działa, że to jeszcze w międzyczasie trzeba robić bardzo dużo pracy. Jeżeli wiesz, tyle pracy się wykonywało kiepskiej w międzyczasie, no to tak, to nie jest tylko 50 minut. No właśnie, 50 minut, ale może dziennie nawet, nie? Dziennie. Dać sobie na ten rozwój. I na przykład na poczytanie książki Trauma u twojego dziecka, rozpoznaj objawy i wspieraj w powrocie do zdrowienia w bardzo taki przystępny sposób, tak jak lubię, że tam są, wiecie, przykłady, punkty, podpunkty. Jest świetnie opowiedziany proces zdrowienia, pomoc rodzica w procesie zdrowienia, ale też to, jak trauma może wyglądać i czego nie widać gołym okiem. Także gorąco polecam tobie, dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo ci dziękuję, Gosiu. Dzięki. Thank you.